Autentyczne, systematyczne i zaangażowane działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych na przestrzeni wielu lat to priorytety, którymi kierowała się specjalna kapituła powołana przez starostę. Przez 14 kolejnych edycji uroczystości wręczono łącznie 68 medali. 6 medali specjalnych, 10 wyróżnień i 10 dyplomów uznania. Mimo upływu lat nie upłynęła uniwersalność głównego celu konkursu – wsparcie rozwoju inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez uhonorowanie osób fizycznych, instytucji, organizacji pozarządowych, których działalność w tym zakresie w danym roku była najbardziej wyróżniająca się. Nie bez powodu uroczysta gala odbywa się zawsze w Światowy Dzień Chorego. Święto to ustanowił Jan Paweł II, a jego celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób cierpiących i niepełnosprawnych. Musimy żyć dla innych, podkreślał biskup pelpiński Ryszard Kasyna, który sprawował patronat honorowy nad uroczystością. Pan Bóg stworzył człowieka na obraz swój, na swoje podobieństwo i pragnie, aby każdy z nas, tak jak dobry Pan Bóg, kochał. Umiał kochać, a kocha się wtedy, kiedy człowiek dostrzega, że nie żyje dla siebie samego, że żyje dla drugiego, że otwiera swoje serce i stara się, aby to jego życie było dla. Dlatego myślę, że radujemy się, cieszymy się, że mamy tak wiele okazji do tego, by nasze życie było miłością, żeby nasze życie było dla drugiego człowieka. W tym roku kapituła przyznała 5 medali jubileuszowych. Otrzymali je Fundacja Wspólnoty Burego Misia imienia Bogdana Jańskiego, Warsztat Terapii Zajęciowej w Kościerzynie, Lions Club Kościerzyna, Krystyna Dominiczak i Elżbieta Żelichowska. Wręczono również 12 wyróżnień i 6 podziękowań oraz dyplom uznania. Uroczystą galę transmitowaliśmy na żywo. Retransmisję można obejrzeć na Facebooku i stronie Kościerzyna24 Info. Zapraszamy.